Z wdzięcznością otwórzmy serce na Ewangelię naszego miłosiernego Pana i Zbawiciela, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana i otworzył bramy Królestwa Bożego. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Zostałem na ziemi, aby Twe serce zbolałe pocieszyć i krzepić Twą duszę, abyś nie ustała w drodze. Dzięki Ci, Panie, za Twoją dobroć niepojętą, żeś raczył zostać z nami na tym wygnaniu i mieszkasz z nami jako Bóg miłosierdzia, i siejesz wokoło siebie blask swej litości i dobroci, a w świetle Twych promieni miłosierdzia poznałam, jak bardzo mnie miłujesz. Czy wierzę Jezusowi, który zna mnie do głębi, daje mi siebie za pokarm, obiecuje życie wieczne i zapewnia, że nikt mnie nie może wyrwać z Jego ręki? Mój miłosierny Jezu, dziękuję Ci za to, że pragniesz w każdej chwili mówić do mojego serca. Tak bardzo jestem cenny w Twoich oczach. Chcę dziś na nowo zaprosić Cię do mojego życia, mojego serca, do mojej rodziny, moich relacji i do wszystkiego, co tworzy moją codzienność, abyś mocą swojej zwycięskiej miłości mógł działać we mnie i przeze mnie tak, jak chcesz. Oddaję Ci także moją słabość, chorobę, nędzę i niewolę grzechu, z której tak bardzo pragniesz mnie wyprowadzać. Maryjo, Matko mojego zmartwychwstałego Pana, prowadź mnie. Święta Siostro Faustyno, módl się za mną, bo tak jak Ty, pragnę wysławiać nieskończone miłosierdzie Boże w życiu, w godzinie śmierci i w zmartwychwstaniu i w nieskończoność.